tablicę może odsłaniać. Zanim ją odsłonimy, to powiem tak. Są takie zadania, takie zagadnienia, gdzie gdy do nich zaczynamy przystępować, gdy dostrzegamy ten problem, pierwsze co słyszymy od otoczenia to, że się nie da. I potem trzeba mieć dużo, dużo cierpliwości, dużo sił, żeby to sformułowanie, że się nie da, przekuć w sukces. Tak się znakomicie składa, że mój zespół jest takim zespołem, który podejmuje tego typu wyzwania. I słowo, że się nie da, pożegnaliśmy gdzieś mniej więcej w 2008 roku w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Od tego czasu w zasadzie wszystko, co sobie planujemy, się udaje zrobić. I to jest przykład, gdzie posiadając możliwości, bo te możliwości były w Regionalnym Programie Operacyjnym, w środkach udostępnionych przez Unię Europejską, posiadając mądry, zaangażowany i sprawny zespół, posiadając życzliwość samorządu województwa, a na końcu życzliwość miasta, udaje nam się projekt udostępnienia wieży piastowskiej, cennego, ważnego symbolu regionu, który to symbol pracuje za każdym razem, kiedy tylko jest festiwal piosenki w Opolu, udostępnić mieszkańcom. To się dzisiaj dzieje. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować zespołowi, który był uprzejmy poprowadzić ten projekt, podziękować samorządowi województwa, że pomógł nam w realizacji, podziękować miastu Opole za to, że na samym finiszu, kiedy, bo jak wiadomo, koniec wieńczy dzieło, podjęli tą odważną decyzję, że wieżę poprowadzą poprzez to, że udostępnią ją zwiedzającym całej społeczności regionalnej. My z tym obiektem się żegnamy tyle o ile, bo on nadal pozostaje jako obiekt Skarbu Państwa, natomiast całość jest użyczona miastu i w tej formule może rzeczywiście być dostępna i pracować dla regionu. Panie prezydencie. Jakiś makabresek z Teatrem Lalek wykombinujemy. Będzie Dzień Strachu w Wieży i wtedy będzie większe zainteresowanie niż bez strachu. Zostawmy żarty. Ja myślę, że sprawa jest bardzo dobra i panie wojewodo, najwyższe słowa uznania i podziękowania dla pana, dla całego zespołu za ten piękny dar, który postaramy się przedstawić mieszkańcom, turystom od jak najlepszej. I również panie wojewodo. Panie wojewodo. To jest prawdziwy marketing. Dziękuję serdecznie. Ten bilet warto zachować. Tak. Numer 001, tak? A. Każdy, ja rozumiem, że... Każdy ma numer 001. Tak, ale z numerem. Pieczątki. Także w tym momencie zapraszam wszystkich do tej prezentacji multimedialnej. Dlaczego tłumaczy? Ówczesna polszczyzna to bardziej była podobna do czeskiego. Laski, a czeszcina tak się wiele od siebie w tamten czas nie odróżniały. Mniej się odróżniały niż dziś. A i dziś słychać w czeskim stare polskie słowa. Przechowały się w czeszcinie jak muchy w bursztynie. A niemiecki też był inny niż dziś. Tu w Opolu i okolicy po polsku się mówiło. Jak biliśmy się z Łokietkiem, to też po polsku. Jak zajmowałem Kraków po buncie wójta Alberta, to z Niemcami po niemiecku. A jak Lenno składałem królom czeskim, to po czesku. A jak jeździłem na zjazd elektorów Rzeszy do Moguncji, to po łacinie. No tak. Dzięki Wacławowi II tam jeździłem. Bardzo przebiegły był w dyplomacji. Proszę? No, prawie się odgadli. Zbrojni Łokietka następują, widzę znaki z Małopolski. Chryste! To oblegać pewnie będą. Siła ich ciągnie? A że ich nie rachował. Jeden z góry do mnie! Bystro! Jestem tam. Siła ich ciągnie? Lecz ze szlikoty, wspólnie z wodnymi, kiedy je śpiewają. Gotujcie się! Wody opuścić! Ryglować wrota! Słomę po podmostem zapalać, a most dźwignąć! Księże panią skryć, dziewki i niewiasty z małymi, niech się w lochu zaprą. Spyrze im wydać, a bystro trawy mi schowam zatkim tną. Celować opatrznie, nie marnić grotu! Nie marnić grotu!
Zamku nie dobędą, ale Wolkowica Małego to by porwali dla obu. Ano, w polu księcia nie doszło, a grodu nie wezmą. Dołem przecie mur na dwa ściągi chruby. Wszystko odpada w ręku. Co to słychać przez ten mur? Powiedział pan do słowa. Zaczęłam to liczyć, bo pisemka to jest. Już się nie odstanie, drudzy będą słuchać, jak mowy słuch, popatrzeć go. Tak nas trzeba, to cztery czyli nas wiatr po ściepu nie stanie. Łyka nabijać, twój nasu po siebie taknie, a drugie nie trzymać w gotowości. Łukami wierzę nie wezmą, żyją gęsto, ale i sami wielu potracili. Odstąpią. A co to kryście? Cóż to? Czy wiesz, że od wału robią? A popuścić im tam coś na mnie! To? I już nie robią. Że to kolejna zmiana w historii Wieży Piastowskiej, to co się dzisiaj wydarzyło? A zdecydowanie tak. Gdyby nie ten remont, to mielibyśmy tutaj przedmiot publicznego wstydu, a nie publicznego zainteresowania. I myślę, że to, że ona jest tak udostępniona, że jednak i ma przekaz, mówi coś o historii miejsca, mówi coś o historii miasta, jest bardzo ważne, bo to kształtuje naszą identyfikację, poczucie satysfakcji z miejsca, w którym mieszkamy. No i mówi o tym, że jest w Opolu na Opolszczyźnie jakieś miejsce, do którego warto pójść.